Polubiłem ten samochód. Nie wiem dlaczego w sumie. Ten samochód zużywa tyle paliwa, ile miejskie auto. Witajcie, jak zwykle w niedzielę spotkanie z kolejnym samochodem. Tym razem jest to najnowsza Toyota RAV4. Samochód, który jest obecny na naszym rynku od wielu lat. To już jest piąta generacja. Pierwsza generacja ujrzała światło dzienne, pojawiła się na światowych rynkach w połowie lat 90. I jest to o tyle ciekawe, że ten samochód wraz ze swoim pojawieniem się na rynku zaczął wyznaczać pewne trendy. Jeśli pamiętacie pierwszą generację, to dobrze wiecie, że pierwsza generacja to był mały, miejski SUV, crossover. Właściwie wtedy to był SUV, teraz mamy crossovery. To był mały, miejski SUV. Wraz z kolejnymi generacjami Toyota RAV4 rosła, była kompaktowym SUV-em, a teraz jest SUV-em klasy średniej. Nowa generacja to wiele nowości. Nowa płyta podłogowa, zupełnie nowe jednostki napędowe, no i zupełnie nowe podejście do projektowania wnętrza samochodu. Czy można polubić Toyota RAV4? Cóż, tym konkretnym egzemplarzem jeżdżę od tygodnia i powiem Wam tak, zaskakuje. Zaskakuje pozytywnie w bardzo wielu aspektach. Pierwszym, na który każdy powinien zwrócić uwagę, jest zużycie paliwa. Co tu dużo mówić, które jest po prostu imponujące. Uzyskanie w ruchu miejskim średniego zużycia, w którym czwórka będzie z przodu, czyli poniżej 5 litrów na 100 km, nie jest specjalnym wynikiem. Jest to wynik powtarzalny. Za chwilę przekonacie się, ile podczas dzisiejszej jazdy przez miasto udało mi się zużyć paliwa. Dane są naprawdę bardzo fajne. Ale nie samym miastem człowiek żyje, z autem pojeździłem również nieco po drogach pozamiejskich, trochę po ekspresówkach, trochę po autostradach. No i oczywiście, tak jak każda hybryda, również Toyota RAV4 poza miastem zużywa więcej paliwa niż w mieście. Taka niespodzianka. Ale nie są też to jakieś gigantyczne różnice, bo przy rozsądnym korzystaniu z możliwości układu napędowego, który jest stosunkowo mocny, ale jak mocny, o tym za momencik, da się zużyć spokojnie poniżej 7 litrów na 100 km. Jeśli nieco bardziej zaszalejemy, no to ósemka może być z przodu, ale za ósemką po przecinku nie będzie dużo. Więc przyjrzyjmy się Toyocie RAV4 z bliska. Polubiłem ten samochód, nie wiem dlaczego w sumie. Zacznijmy z zewnątrz, bo samochody kupujemy oczami, zwracamy uwagę na stylistykę. Stylistyka nowej Toyota RAV4 jest zupełnie inna niż jej poprzedniczki. Poprzedniczka była nieco bardziej uładzona. Ten samochód jest pełny ostrych krawędzi. Można nawet powiedzieć, że jest dynamicznie wystylizowany, jak na Toyotę i jak na SUV-a. Może się podobać, nie musi się podobać, to zawsze było, będzie, a właściwie zawsze było, jest i będzie kwestią gustu. Ale trzeba przyznać, że to nadwozie skrywa mnóstwo praktycznych rozwiązań, a przy okazji zaskakuje przestronnością. Zacznijmy od bagażnika. Bagażnik, jak w każdym SUV-ie tej wielkości, no, raczej zachwyca pojemnością, bo bazowa pojemność, o ile dobrze pamiętam, to 580 litrów. Dostęp do bagażnika jest całkiem łatwy, bo otwór, przez który pakujemy bagaże, jest naprawdę całkiem spory. Przesuwamy roletę, żeby było cokolwiek widać. Tak, nie, ponad 550 litrów bazowej pojemności to naprawdę całkiem przyzwoity wynik. Pamiętajmy o tym, że mamy hybrydę, ale w tym przypadku akumulatory ukryto pod środkowymi fotelami. Nie mamy co prawda koła zapasowego, mamy zestaw naprawczy, mamy również podwójną podłogę, pod którą, no właśnie, mieści się gaśnica, trójkąt i zestaw naprawczy. Jeśli z tego zrezygnujemy, to koło dojazdowe powinno się zmieścić. Po złożeniu tylnej kanapy ponad 1600 litrów, też całkiem przyzwoicie, więc bagażnik jest w porządku. Ale w bagażniku jest jedna rzecz, do której można się przyczepić. Nie wiem, czy to jest wina naszego egzemplarza, czy wszystkie egzemplarze tak mają. Podczas jazdy po nieco mniej równej drodze, czyli po dziurawej, pokrywa
bagażnika po prostu hałasuje. Szkoda, bo to jest jedyny dźwięk, który przeszkadza podczas jazdy, a według mnie dałoby się tego uniknąć. Zajrzyjmy pod maskę. Pod maską naszej Toyoty, no, to co powinno być w każdej Toyocie, czyli układ hybrydowy. Do wyboru mamy dwie jednostki, 218 koni, łączna moc zespołu napędowego oraz 222 konie. W naszym przypadku mamy tą słabszą 218-konną, ale osiągi tej 218-konnej w zupełności wystarczają do tego, żeby naprawdę bardzo sprawnie poruszać się w ruchu miejskim, ekspresówką, autostradą, bardzo sprawnie również wyprzedzać inne samochody, bo elastyczność tego układu napędowego naprawdę zaskakuje i to bardzo pozytywnie. Moc układu silnikowego, tak jak wspomniałem, 218 koni mechanicznych. Silnik spalinowy 178, natomiast silnik elektryczny ma maksymalnie 120 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna 180 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do setki 8,4 sekundy. Według producenta średnie zużycie paliwa 4,5 litra na 100 km. Powiecie, jak to jest możliwe? Silnik benzynowy plus silnik elektryczny, no, gdybyśmy dodali tak 1 do 1, to mielibyśmy coś prawie 300 koni mechanicznych, a w tym przypadku mamy łącznie 218. Po raz kolejny powtórzę, bo już mówiłem to w przypadku materiału z Toyotą CHR, który możecie znaleźć na naszym kanale. W przypadku układu hybrydowego Toyoty moc silnika elektrycznego i spalinowego nie dodaje się jak 1 do 1, bo jest to bardzo specyficzna konstrukcja, która wymaga pewnego przyzwyczajenia. Dlaczego? No, wielu producentów projektując hybrydy, sprzedając hybrydy na rynkach różnych, czasami idzie po najmniejszej linii oporu, czyli mamy zwykły silnik spalinowy, silnik elektryczny, sprzężone to wszystko z tradycyjną, automatyczną przekładnią. Tutaj mamy przekładnię planetarną, trudno nawet nazwać to skrzynią biegów, ale mamy przekładnię planetarną, nazwijmy ją skrzynią biegów. Silnik elektryczny jest gdzieś tam zabudowany w tej skrzyni biegów, na dobrą sprawę. Efekt tego jest taki, że tutaj 2 plus 2 nie równa się 4, a wszystko jest zrobione w ten sposób, żeby jak najefektywniej wykorzystać możliwości układu hybrydowego. Dlatego nie mamy tutaj niemal 300 koni mechanicznych, mamy nieco ponad 200, ale to w zupełności wystarczy do tego, żeby naprawdę sprawnie się napędzać. Zajrzyjmy do środka. Wnętrze Toyoty RAV4 zaskakuje. Zaskakuje pod wieloma względami. Po pierwsze pojemność bagażnika, po drugie możliwość regulacji, niewielkiej po niewielkiej, ale regulacji kąta oparcia siedziska. To jest akurat fajne i wielu pasażerów, którzy podróżują z tyłu, dzięki temu mogą czuć wyższy komfort. Po zajęciu miejsca na tylnej kanapie możemy rozkoszować się naprawdę mnóstwem przestrzeni. I nie powiem, żebym nie był zaskoczony, bo jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony tym, w jaki sposób wygospodarowano tutaj ilość miejsca dla podróżujących w drugim rzędzie. To jest auto pięcioosobowe. Dzięki temu, że auto jest naprawdę szerokie, tutaj te trzy osoby nie powinny narzekać na ciasnotę. Naprawdę, jest to zaskakujące, bo jest to, umówmy się, SUV, crossover, jak zwał, tak zwał, który ma nieco ponad 4,5 metra długości, a tego miejsca w środku jest naprawdę sporo. Jest mnóstwo miejsca nad głowę, bo tutaj nic nie opada w tym miejscu, jeśli chodzi o linię dachu. Wykończenie wszystkich elementów jest zrobione z przyjemnych, miękkich w dotyku plastików, co też zaskakuje, ale z drugiej strony doszedłem do wniosku, że jest to jeden z tych samochodów, który jest przeznaczony dla macaczy deski rozdzielczej, plastików i wszystkiego, czego możemy dotknąć w samochodzie i czego na ogół nie dotykamy. Tutaj wszędzie mamy bardzo przyjemne w dotyku miękkie plastiki. To jest fajne. W naszym przypadku mamy skórzaną tapicerkę, której nie znoszę, ale trudno co zrobić. Będziemy się z tym jakoś męczyć. Miejsce na nogi jest i jest go naprawdę dużo. Bo fotel ustawiony jest dla mnie, więc dla kierowcy o wzroście 170 cm, ale osoba, która podróżuje z tyłu, zobaczcie sami, ma tego miejsca naprawdę mnóstwo. Więc z tyłu jest w porządku. Zajrzyjmy na deskę rozdzielczą. Deska rozdzielcza z poziomu, a właściwie z miejsca, z tylnej kanapy prezentuje się tak. Cóż, jest to projekt, którego można było się spodziewać po Toyocie.
Co prawda jest tu odrobina szaleństwa w porównaniu z poprzednią generacją, ale wszystko jest na swoim miejscu, tutaj nic nie zaskakuje, jeśli chodzi o obsługę całego systemu. Z daleka wygląda dobrze, a jak z bliska? Powiem Wam tak, z bliska też nie jest źle, wręcz przeciwnie, tak jak w tylnej części kabiny, tak również z przodu, wszystko co, z czym kierowca ma na co dzień kontakt, z czym na co dzień mają kontakt kierowca i podróżujący obok niego pasażer, obito materiałami, które są po prostu miękkie w dotyku. Co jest fajne, zwłaszcza jeśli ktoś lubi macać deskę rozdzielczą. Ja to pozostawiam do wyboru dla Was. To jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Największe nowości to, co mamy na konsoli środkowej. Mamy nowy system multimedialny, który co prawda nie ma jeszcze takich wodotrysków jak Apple CarPlay czy Android Auto. Szkoda, ale mam nadzieję, że w przyszłości mieć będzie. Obsługa całości jest bardzo przejrzysta, intuicyjna i tak być powinno. Co prawda możemy całość obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego, super, ale mamy też po lewej, jak i po prawej stronie przyciski funkcyjne służące do bezpośredniego wywołania poszczególnych funkcji z menu. Cała obsługa tego wszystkiego jest naprawdę intuicyjna i da się z tego korzystać nawet podczas jazdy. Poniżej panel klimatyzacji. Tutaj nie znajdziemy żadnych ustawień z klimatyzacji. Panel klimatyzacji jest tylko i wyłącznie w tym miejscu. Klimatyzację mamy dwustrefową. Pokrętła, żeby podczas jazdy nie obsmykały się nam palce, wykończono przyjemną w dotyku gumą. Fajne, praktyczne i rzadko spotykane ostatnio. Panel. No, do tego panelu nie trzeba nic dodawać, bo to jest po prostu zwykły panel do sterowania klimatyzacją. Poniżej panelu sterowania klimatyzacją mamy przyciski do wentylacji. O, właśnie zaczęło dmuchać w fotelach, czy też podgrzewania, ale darujcie, nie będę włączał podgrzewania, chociaż dobrze, przepraszam, żeby nie było, że nie działa, działa, ale wystarczy. Poniżej miejsce na telefon. Miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną, więc jest w porządku. Możemy ładować telefon bez pośrednictwa kabli. My musimy podłączać co chwilę telefonu do kabla USB. Kładziemy i nam się ładuje. Oczywiście, jeśli mamy telefon z indukcyjnym ładowaniem. Dźwignia zmiany biegów i możliwość wyboru jednego z czterech trybów jazdy. Eco, Normal, Sport oraz tryb elektryczny. Jak w każdej hybrydzie. Kierownica, no, mogłaby być nieco grubsza, ale niewiele, bo jest dużo fajniej niż w Toyotach poprzedniej generacji, które pamiętam. Jest miękka, mięsista i taka fajna w uchwycie. Po lewej stronie, właśnie wróć, po tej drugiej lewej, czyli po prawej stronie, mamy na dole przyciski do obsługi systemu multimedialnego. Na dole, tutaj po lewej stronie głośność, komendy głosowe, po prawej tryb wyboru tego, czego chcemy słuchać, ewentualnie przestawienie częstotliwości, zmiana muzyki, jeśli odtwarzamy muzykę za pomocą Bluetootha na przykład, albo innego odtwarzacza multimedialnego. Nieco wyżej przyciski obsługujące aktywny tempomat i po lewej stronie obsługa telefonu i wyświetlacza, właściwie komputera pokładowego umieszczonego pomiędzy zegarami. Po lewej stronie, tak jak w każdej hybrydzie Toyoty, nie mamy obrotomierza, mamy informacje o tym, czy baterie się ładują, czy jedziemy w trybie eko, czy wykorzystujemy maksymalną moc układu napędowego. Po prawej stronie wskaźnik temperatury oraz ilości paliwa w zbiorniku. I teraz uwaga, zużycie paliwa z mojej dzisiejszej przejażdżki po mieście, jakieś 30 km, żeby wynik był jakiś miarodajny, 4,5 litra na 100 km i nie jest to wynik najlepszy, bo najlepszy wynik, jaki udało mi się uzyskać, przepraszam bardzo, to jest najlepszy wynik, bo najlepszy poprzedni mój wynik to 4,9 litra na 100 km, nowy najlepszy 4,5, więc całkiem przyzwoicie.
Sam jestem w szoku, jestem dumny z siebie. Zwłaszcza, że nie jechałem jakoś specjalnie wolno. Jechałem tak jak wszyscy, zgodnie z przepisami, bo tak się powinno jeździć. I na dole jeszcze mamy automatyczne włączanie świateł drogowych, podgrzewanie szyby, kamery, podgrzewanie kierownicy i otwieranie klapy bagażnika. Kamery, no, mamy kilka widoków, proszę bardzo. Możemy sobie włączyć tryb prezentacji, możemy sobie, proszę bardzo, tryb prezentacji mamy, mamy ustawienia, możemy sobie wybrać nawet kolor nadwozia naszego samochodu, żeby to był ten nasz samochód na podglądzie. Ale jeszcze jedna rzecz, bardzo fajnie, że doszedłem do kamery, bo jest jedna rzecz, za którą można polubić Toyota RAV4. Mam nadzieję, że będzie widać wsteczne lusterko. Wsteczne lusterko niby nic takiego, ale wyobraźcie sobie, że zapakowaliście do bagażnika tyle klamotów, że w tylnej szybie nic nie widać. No wtedy macie tylko zewnętrzne lusterka, które co prawda są duże i mają wskaźniki informujące nas o tym, czy w martwym polu znajduje się jakiś pojazd, ale jeśli chcemy widzieć wszystko we wstecznym lusterku, to wystarczy włączyć tryb nocny i tadam! Tak, za tylną szybą umieszczono kamerę, więc ta kamera zawsze będzie czysta, bo wycieraczka czyści szybę za obiektywem kamery. I mamy bardzo szeroki podgląd na to, co znajduje się z tyłu za samochodem, więc nawet jeśli napakujemy bagażnik po sam dach, to we wstecznym lusterku będziemy wszystko widzieć. Przyznacie sami, że fajny gadżet. Takie zwykłe, proste rozwiązanie, a działa genialnie. I za takie rzeczy można polubić Toyota RAV4. Za zużycie paliwa, za to jak jeździ, ale o tym jak jeździ za momencik. No właśnie, ale ile za Toyota RAV4 trzeba zapłacić? Cóż, na naszym rynku samochód jest dostępny w trzech wersjach silnikowych. Benzyna dwulitrowa, zwykła, 175-konna, z dwiema skrzyniami biegów, manual sześciostopniowy, automat sześciostopniowy. 110 900 zł. Mamy hybrydę benzynową, 218-konną, czyli taką jak nasza, która jest dostępna we czterech wersjach wyposażenia. Podstawowa Active 134 900, Comfort 143, Executive 174, Selection 164 900, więc rozrzut jest naprawdę całkiem spory. Przypomnę jeszcze raz, podstawowa benzyna 110, najtańsza hybryda 218-konna 134, ta 222-konna 144 900. Czym się różni ta 218-konna od 222-konnej? Odpowiedź może być tylko jedna. Wersja 218-konna to hybryda z przednim napędem. Natomiast wersja 222-konna w każdej wersji wyposażenia jest wyposażona w napęd na obie osie. Co prawda ten tylny napęd jest realizowany, o ile dobrze pamiętam, za pomocą silnika elektrycznego, bo tak jest rozsądniej, prościej, taniej i w ogóle. Ale efekt tego jest taki, że cena pomiędzy, różnica pomiędzy ceną bazową wersji 218 a 222-konnej jest na poziomie 10 tysięcy złotych, więc jeśli komuś zależy na tym, żeby mieć napęd na obie osie, no to musi zdecydować się na tą wersję 222-konną, która w każdej wersji wyposażenia ma napęd na obie osie. I ceny tej wersji zaczynają się od 144 900 zł. To są ceny cennikowe, pominijmy ceny promocyjne, bo chyba nie o to chodzi. Czas zatem się przejechać, bo jazda hybrydą to jest coś, co można polubić, można docenić podczas wizyty na stacji benzynowej. Ogólnie lubię jazdę hybrydą, dobrze o tym wiecie, bo za każdym razem, kiedy jadę, właśnie, tylna klapa. Przejadę się jeszcze raz po tym parkingu, żebyście to usłyszeli. Mam nadzieję, że będzie to słychać. Przez chwilę nie będę się odzywać. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Właśnie tylna klapa, tylko pokrywa bagażnika, to jest coś, co w przypadku
tego samochodu, może tego egzemplarza. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. To jest pierwsza Toyota RAV4 nowa, którą jeżdżę. Może w innych egzemplarzach pokrywa bagażnika tak nie hałasuje. Zasłona bagażnika pokrywa bagażnika. O, to co przykrywa nam bagaże po zamknięciu tylnej klapy. Może tak nie hałasuje. Ale tutaj faktycznie ten hałas może przeszkadzać, może denerwować. Gdyby to był mój prywatny samochód, to coś starałbym się z tym zrobić. Bo to nie jest fajne. A poza tym, uwaga, jedziemy hybrydą. 50 km na godzinę. Prądu w akumulatorach mamy tyle, że możemy jechać w trybie elektrycznym. To nie my decydujemy, znaczy możemy zdecydować przyciskiem oczywiście, ale podczas takiej normalnej jazdy, kiedy nie wybieramy trybu EV, który możemy sobie wybrać i automatycznie przy wciśnięciu pedału gazu mocniejszego, czy też po przekroczeniu pewnej prędkości, samochód sam automatycznie przełączy się w pracę układu hybrydowego. My nie musimy tutaj naprawdę nic dotykać, nad niczym się zastanawiać. Nie musimy zastanawiać się też, gdzie naładujemy akumulatory, no bo to jest hybryda, a w samochodzie hybrydowym to system zarządzania energią decyduje o tym, kiedy ładować akumulatory, kiedy jest najlepszy moment na to, żeby moc tych akumulatorów wykorzystać, czy to podczas przyspieszania. O, właśnie tak, systemy. Toyota RAV4 ma mnóstwo systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy. Akurat zbliżaliśmy się do powozu konnego. Koń jechał. Zbliżaliśmy się do powozu konnego. Powóz konny jechał trochę wolniej niż 50 na godzinę. My do niego się zbliżaliśmy, więc od razu system nas zaalarmował, że musimy podjąć jakąś decyzję. Jeśli byśmy jej nie podjęli, to w pewnym momencie zacząłby hamować. Ale ja wolę nie testować tych rozwiązań, wolę sam panować nad samochodem. Z drugiej strony takie właśnie systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy, czy to asystent utrzymania pasa ruchu, czy czujniki martwego, znaczy czujniki wykrywające pojazdy w martwym polu lusterek, no to wszystko sprawia, że jazda samochodem może być po prostu przyjemniejsza, mniej absorbująca, ogólnie bezpieczniejsza. A o to chyba nam wszystkim chodzi, żeby było bezpieczniej. Co prawda podczas jazdy naszymi wspaniałymi drogami cały czas spotykamy Januszów i Grażyny, którzy wiedzą lepiej. Pozdrawiam pana Waldi, który dzisiaj po pierwsze na drodze ekspresowej zajechał drogę, bo oczywiście nie spojrzał w kierunkowskaz, oczywiście nie spojrzał w lusterko podczas zmiany pasa, bo i po co? Janusz jedzie, włącza kierunkowskaz, zmienia pas. Przecież on wyprzedza, z przodu nic nie będzie jechało. To nieważne, że z tyłu coś jedzie z prędkością 120 km na godzinę, a on przy 80 postanowił wjechać na lewy pas i jeszcze zahamować. Tak, a co? Lubię takich Januszów i Grażyny, bo oni są takim kolorytem naszych dróg, ulic. Oni wiedzą lepiej, oni są niespełnionymi policjantami i tak uczą innych kierowców do tego, żeby zachowywali się odpowiednio na drogach. Bo to oni są najważniejsi, oni są przed nami i to oni dyktują warunki. Właśnie tak jest, niestety. Ale to była taka delikatna dygresja, bo wracamy do jazdy Toyotą RAV4 hybrydową. Powtórzę po raz kolejny. Uwielbiam jeździć hybrydami. Lubię jeździć też autami elektrycznymi. Ale za każdym razem, kiedy jeżdżę autem elektrycznym, mam pewien problem, bo nie lubię jeździć na rezerwie, a ile bym nie miał zasięgu w takim samochodzie elektrycznym, to cały czas boję się, że gdzieś będę musiał zatankować. No właśnie, ścieżka rowerowa, rowerzysta oczywiście nie na ścieżce rowerowej. Lubię też. Pewnie Grażyna. Ale o czym to było? Było o jeździe hybrydą. O tym, że... Znaczy o jeździe hybrydą, o przyszłości motoryzacji i o tym, że te samochody, którymi teraz jeździmy... Nie mam w domu żadnej hybrydy prywatnie, żeby nie było.
Nie dlatego, że nie chciał, bo bardzo bym chciał, ale też zużycie paliwa w takiej hybrydzie jest naprawdę imponujące. Sami przyznacie, że duży samochód z przestronnym wnętrzem, który z powodzeniem... Okej, moja jazda była specyficzna, jechałem na wynik poniżej 5 litrów na 100 km, ekstra wynik w mieście, ale podczas takiej normalnej, codziennej jazdy, podczas gwałtowniejszego przyspieszania ze świateł, podczas gwałtowniejszego ruszania, średnie zużycie z tygodnia jazdy tym samochodem to 5,9 litra na 100 km. Jest to o tyle fajne i ciekawe, że ten wynik jest powtarzalny, bo tym samochodem wcześniej jeździł kolega z redakcji, odbierałem od niego, też było 5,9 na 100. Z tym samym układem napędowym przez chwilę jeździłem nową Toyotą Camry i Toyota Camry też 5,9 na 100 spokojnie się mieściła, nie było najmniejszego problemu średnio, żeby ten samochód zużywał takiej ilości paliwa. Jest to o tyle fajne i ciekawe, że pokazuje, jak duży postęp technologiczny wykonała Toyota wraz z prezentacją układu hybrydowego drugiej generacji. Bo dobrze pamiętamy, ja przynajmniej dobrze pamiętam, czy to będzie Toyota Auris, czy Toyota Prius, czy też CHR, ten, który prezentowałem Wam jakiś czas temu, to wszystko są hybrydy poprzedniej generacji, które też, jeśli odpowiednio się je traktuje, zużywają rozsądnej ilości paliwa, ale tutaj mamy samochód, który ma zupełnie inne osiągi, bo umówmy się, ponad 200 koni mechanicznych łącznej mocy zespołu napędowego, to jest coś, co już robi wrażenie. Robi wrażenie przede wszystkim dlatego, że ten samochód naprawdę genialnie się napędza. Nie ma problemu z tym, żeby jak najefektywniej wykorzystywać moc generowaną przez silnik spalinowy, przez silniki elektryczne, to co zgromadzimy w akumulatorach podczas przyspieszania. On reaguje bez chwili zastanowienia. Po prostu wciskamy pedał gazu i przyspieszamy. Co jest o tyle fajne, jeśli jedziemy takimi typowymi drogami jednojezdniowymi, zastanawiamy się zawsze podczas wyprzedzania, czy mamy wystarczająco dużo miejsca, czy nie, ale w przypadku jazdy taką hybrydą możemy mieć mniej miejsca na to, żeby bezpiecznie, szybko, sprawnie wyprzedzić na przykład ciężarówkę, bo ten samochód naprawdę bardzo fajnie, elastycznie, bardzo fajnie rozpędza się przy każdej prędkości. I nie mówię tutaj tylko o ruszaniu, podczas ruszania na dobrą sprawę ruszamy z silnikiem elektrycznym, bo w chwili uruchamia się nam silnik spalinowy, jeśli samochód przekroczy pewną prędkość, potrzebuje więcej mocy. To wszystko sprawia, że zaskakuje mnie, a właściwie zaskoczył mnie to, jaki postęp zrobiła Toyota wraz z kolejną generacją układów hybrydowych. Bo nie wiem jak Wy, ale ja może z racji tego, czym na co dzień się zajmuję, co robię, cały czas zastanawiam się nad tym, jaka będzie ta motoryzacja w przyszłości. Bo zawsze interesowała mnie motoryzacja, zawsze fascynowała mnie po pierwsze technika, która otacza, którą skrywa karoseria, a po drugie zakładam, że tak jak wielu z Was, po prostu jazda sprawia mi przyjemność. I powiecie, że jaka może być przyjemność z jazdy hybrydą? I powiem Wam tak, przejedźcie się taką nową hybrydą, tą hybrydą najnowszej generacji Toyoty, to przekonacie się, że samochód z takim układem napędowym może naprawdę dać frajdę z jazdy. Okej, prędkość maksymalną ma ograniczoną do 180 km na godzinę. I co z tego? I tak szybciej jeździć nie możemy po naszych wspaniałych autostradach jak 140 km na godzinę. Jest to, o ile dobrze pamiętam, jedna z najwyższych dozwolonych prędkości w Europie, więc i tak nie jest źle. Ale to, w jaki sposób ten samochód przyspiesza, w jaki sposób reaguje na
nawet najmniejsze wciśnięcie pedału gazu sprawia, że nawet że jazda takim samochodem może naprawdę sprawiać przyjemność. Ja wiem, że strasznie odbiegam od tematu Toyoty RAV4, ale dobrze wiecie, że często odbiegam od tematu samochodu, bo samochód mogę, a właściwie samochód traktuję jako wyjście do sprawdzenia czegoś, udowodnienia czegoś, pokazania, że czasy się zmieniają. I w tym przypadku akurat, tak dobrze, w każdym przypadku, kiedy jeżdżę hybrydą i zastanawiam się, dobrze, cały czas zastanawiam się, jaka będzie ta przyszłość motoryzacji, czy będziemy musieli jeździć samochodami elektrycznymi, czy będziemy mieli jakiś wybór. No, samochody elektryczne są super, fajnie jeżdżą, genialnie przyspieszają, są mega elastyczne, taka jest charakterystyka silnika elektrycznego, ale tak czy inaczej cały czas mają pewną wadę. Tą wadą jest akumulator, który dużo waży, to po pierwsze. Ale poza tym, że dużo waży, to jeszcze trzeba go naładować. Ładowanie akumulatora dużego trwa tyle, ile trwa, jeśli nie mamy szybkich ładowarek, a takich ładowarek nie ma zbyt wiele, to dobrze wiecie, że cała przyjemność z jazdy takim samochodem elektrycznym kończy się w momencie, kiedy musicie zacząć zastanawiać się, gdzie jest najbliższa ładowarka, żeby naładować. I to jest na razie największa wada samochodów elektrycznych. Przez co te samochody elektryczne, nawet jeśli będą tańsze, to cały czas gdzieś tam w naszych głowach, w mojej zresztą też, będzie jakaś bariera. Bariera zakupowa takiego samochodu, bo okej, super, mam mega samochód, który super przyspiesza, ale na tankowanie muszę stracić, jeśli podepnę się do zwykłego gniazdka w garażu i nie będzie to gniazdo trzyfazowe, tylko jednofazowe, to na tankowanie muszę stracić, nie wiem, 40 godzin, 48 godzin. To jest kilka dni. Umówmy się, no, jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jedziemy, kończy się nam paliwo, tankujemy, jedziemy dalej. Do czego zmierzam? Do tego, że obecnie według mnie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ekologię, o to, abyśmy wszyscy razem pracowali nad tym, żeby samochody, którymi jeździmy, jak najmniej zanieczyszczały środowisko, są różnego rodzaju hybrydy. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o hybrydach Toyoty, chociaż hybryda Toyoty, dobrze, jak ktoś mówi hybryda, to myśli Toyota, bo Toyota od lat promuje, rozwija ten układ napędu, więc efekt tego jest taki, że układy, napędy hybrydowe wszystkim kojarzą się z Toyotą. Mówisz Toyota, myślisz hybryda, mówisz Toyota. Takie jest moje zdanie. I tutaj właśnie zmierzam do może podsumowania nawet, bo samochody elektryczne super, naprawdę lubię je za to, jak jeżdżą, za to, co oferują, jakie oferują osiągi, ale uważam, że to jeszcze nie jest ten czas. Ja wiem, że on nadejdzie szybciej, niż nam się wszystkim wydaje, ale tak czy inaczej uważam, że przyszłością, na najbliższe kilka lat, dobrze, kilkanaście, może nawet trochę więcej, najbardziej rozsądnym wyborem dla osób, które są ekoświadome, zależy im na tym, żeby samochody, którymi się poruszają, jak najmniej zatruwały środowisko, są takie osoby, uwierzcie mi, to właśnie raczej hybryda będzie takim pierwszym wyborem. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o takich hybrydach jak Toyota RAV4 czy nowa Corolla, bo teraz wszyscy producenci zauważyli, że trzeba szukać rozwiązań różnych. Hybryda taka jak Toyota RAV4 jest fajna, bo zużywa naprawdę bardzo rozsądne ilości paliwa.
proszę bardzo. Jedziemy cały czas, no co prawda trochę szybciej jechaliśmy, trochę przyspieszaliśmy, coś tam wyprzedzaliśmy. Cały czas mamy średnie zużycie paliwa poniżej 5 litrów na 100 km. A jedziemy zgodnie z przepisami, nie jesteśmy najwolniejsi. A zużycie paliwa naprawdę imponuje, sami musicie przyznać. Do czego zmierzam? Po raz kolejny. Strasznie rozleczone to będzie. Mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Kto dotrwał, to może napisać w komentarzach. Obejrzałem do końca. Zgadzam się, nie zgadzam. Zachęcam Was. Z przyjemnością podyskutuję z Wami w komentarzach. Wiecie, że to robię. Zmierzam do tego, że samochody elektryczne, którymi teraz jesteśmy bombardowani, są naprawdę super. Ale tak czy inaczej uważam, że obecnie najrozsądniejszym wyborem dla osoby, która poszukuje samochodu, który będzie tani w eksploatacji, bo umówmy się, poniżej 5 litrów na 100 km przy normalnej jeździe, to jest naprawdę tani samochód w eksploatacji. Ten samochód zużywa tyle paliwa, ile miejskie auto z silnikiem pojemności 1 litra. Ma dużo większy bagażnik, dużo większe wnętrze, jest dużo przyjemniej wykończony, dużo przyjemniej się prowadzi. Ogólnie jest dużo lepszy od takiego miejskiego auta. No, cenę też ma dużo wyższą od takiego miejskiego auta. Ale nie bierze się to znikąd, bo ta technologia, rozmiar i to wszystko musi kosztować. Ale zmierzam do tego. Zmierzam do tego, że samochody elektryczne cały czas według mnie będą jednak nowinką, czymś, co będzie fascynowało bardzo wąską grupę odbiorców. Natomiast samochody takie jak Toyota RAV4 czy hybrydy plug-in, których wkrótce na rynku pojawi się, uwierzcie mi, naprawdę wiele, to są te samochody, które według mnie najbardziej pasują do tego, co obecnie mamy w naszym kraju, do infrastruktury ładowania, do tego, w jaki sposób używamy tych samochodów, do tego, w jaki sposób z tych samochodów korzystamy. Bo hybryda typu plug-in to według mnie obecnie tak zwany złoty środek. Zakłóżmy, że mamy silnik, dobrze, mamy akumulatory o pojemności zapewniającej nam autonomię w trybie elektrycznym na poziomie 50-60 km zasięgu. I co możemy robić? Podczas jazdy, codziennych dojazdów do pracy, ładujemy samochód, dojeżdżamy do pracy, podładowujemy w pracy, jeśli potrzebujemy, i wracamy do domu dalej w trybie elektrycznym. W trybie elektrycznym jedziemy przez miasto, czyli te tereny, które są najbardziej, no jakby nie było, zatłoczone, zanieczyszczone przez spaliny. A jadąc takim samochodem hybrydowym, hybrydą typu plug-in w trybie elektrycznym, no jednak tego powietrza w mieście nie zanieczyszczamy. Wiem, że powiecie, że tak, zanieczyszczamy gdzieś tam w kopalni, gdzieś tam w okolicach elektrowni. Tak, zgadzam się, w okolicach elektrowni będziemy truć cały czas, ale ta elektrownia tak czy inaczej cały czas pracuje, więc luzik, jeśli nie wykorzystamy tego prądu, to on gdzieś tam nam przepadnie. Dzięki hybrydom typu plug-in możemy, po pierwsze, cicho, komfortowo, oszczędnie dojeżdżać do pracy, a jeśli jedziemy gdzieś dalej, to zawsze wiemy, że mamy do dyspozycji silnik spalinowy, zbiornik z paliwem i wiemy, że nie musimy planować trasy w taki sposób, żeby po drodze mieć nie wiadomo ile, dobrze, po drodze mieć stację szybkiego ładowania. No i jeszcze, żeby te stacje szybkiego ładowania nie były zajęte przez inne osoby, które również wybrały się w taką trasę. Więc chyba takie jest, dobrze, nie chyba, nawet na pewno jest takie moje zdanie na temat ekologii i tego, co jest, tego wszystkiego, co jest z nią związane. Lubię samochody elektryczne za to, jak jeżdżą, ale cały czas mam problem mentalny z zasięgiem, z ładowaniem. Pamiętam, jak jeździłem metronem, to 3 razy w tygodniu droga do domu była dłuższa o 1,5 godziny, bo chciałem przejechać przez szybką ładowarkę tylko i wyłącznie po to, żeby mieć ten zapas energii w akumulatorach, mimo że i tak bym go nie wykorzystał. Dobrze, i tak go nie wykorzystałem,
ale ten zapas chciałem mieć. Jadąc takim samochodem, jadąc samochodem hybrydowym, czy też hybrydą typu plug-in, nie mam z tym problemu, bo wiem, że jeśli skończy mi się prąd w hybrydzie typu plug-in w akumulatorach, to mam silnik spalinowy, który we współpracy z silnikami elektrycznymi, bo w hybrydzie typu plug-in, jeśli akumulatory się nam wyczerpią, to one tak czy inaczej podczas jazdy się doładowują, dalej umożliwia nam ten samochód maksymalne wykorzystanie możliwości układu napędowego. I to jest bardzo ważne. A przechodząc do podsumowania, bo strasznie długo to wyszło, jak zawsze, nic na to nie poradzę. Sami wiecie, że zawsze dużo mam do powiedzenia. Czy kupił sobie Toyota RAV4? Bo takie pytanie zawsze stawiam sobie na koniec. I powiem Wam tak. Jeśli potrzebowałbym takiego samochodu i miał do wydania na samochód te 150 tysięcy złotych, to tak. Bardzo fajny wybór dla osób, które poszukują dużego, praktycznego, rodzinnego. Tak, bardzo ograne. Bardzo ograne określenia, ale to jest bardzo fajna propozycja dla osób, które poszukują dużego, rodzinnego, komfortowego, oszczędnego samochodu, który idealnie sprawdzi się nie tylko w mieście, w którym naprawdę zużywa niewielkiej ilości paliwa, ale nawet podczas dłuższej jazdy autostradą, drogą ekspresową, czy też drogami pozamiejskimi, dłuższej trasy, nie zaskoczy nas tym, że kończy się nam prąd w akumulatorach i nie mamy gdzie tego samochodu naładować. W przypadku standardowej hybrydy jedziemy na stację benzynową, tankujemy i jedziemy dalej. I takich samochodów z takim zużyciem paliwa życzę sobie i Wam. Bo to naprawdę fajne mieć taki duży samochód, który przy normalnej jeździe zużywa poniżej 5 litrów na 100 km.